Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Na wstępie powiem wam, że nie ma co ukrywać, ale intro do tego filmu nagrywam późną nocą w zasadzie, ponieważ zapomniałem wcześniej nagrać, a odcinek był takim typowym spontanem, który stwierdziłem do Tomka: hej, przecież możemy ludziom pomóc w ten sposób i pokazać im, jak można coś fajnie zamontować. Mowa tutaj, moi drodzy, o wyprowadzeniu sobie jakichś konektorów pod baterie pryzmatyczne. Tutaj bardziej mówimy o bateriach, na tym naszym przykładzie to są baterie cele w zasadzie, znaczy z celi jest zrobiona bateria. Bo tu ogólnie będziemy używali baterii z systemu A123 i tak jakbyśmy wzięli sobie tego Leafe Polka, przejechali go czołgiem i wtedy wychodzi nam taki, zobaczcie, a taki o pakiet. Tutaj mamy akurat 4 ogniwa, takie rozjechane, w sensie przez czołg. Swoją drogą to te ogniwa, jeżeli ten film już oglądacie, to on jest chyba w niedzielę się ukazuje, jeżeli się nie mylę. A ogniwa te już w piątek wjechały na sklep baterii 18650, gdzie możecie tam dostać, moi drodzy, według mnie w mega świetnej cenie, bo chyba 70 zł tam klawisz się wrzucił. To są ogniwa pryzmatyczne, to są ogniwa posiadające 26 amperogodzin, cela jedna posiada, ogromne prądy, jeżeli chodzi o rozładowanie. W moim przypadku ten pakiet posłuży do zgrzewarki do ogniw, do K-Welda i, moi drodzy, wysterowane jest to na czterech ogniwach, jest to wysterowane, że jesteśmy w stanie uzyskać prąd 1800 amperów. 1800 amperów przy napięciu przy 16 V, powiedzmy, tak? Więc naprawdę mamy tutaj konkretne uderzenie. Odnośnie, wydaje mi się, zgrzewania samych pakietów pod zgrzewarkę, jeżeli chcecie je wykorzystać na maksa, myślę, że można by było nagrać osobny odcinek, jeżeli byście chcieli, bo to nie jest takie proste, jak się wbrew pozorom wydaje. Sam Klaudiusza swego czasu męczyłem, jak to się oblicza. No, powiedzmy, że nasze tranzystory na przykład nie mają żadnego zabezpieczenia, w K-Weldzie akurat mają, ale w innych zgrzewarkach mogą nie mieć i możemy na przykład zarzucić sobie maksymalnie, nie wiem, 800 amperów. I jak wystrujemy baterię na zbyt duży prąd, na zwarciu teoretycznym, no to nasze MOSFETy pójdą z dymem. Jak to obliczyć? Możemy sobie to po prostu wziąć przez rezystancję wewnętrzną, czyli tam powiedzmy 6 mΩ, podzielić ogniwo, wtedy wyjdzie nam prąd zwarcia teoretyczny, ponieważ teoretyczny, no bo to musielibyśmy, nie wiem, szyną kolejową zwierać i tak dalej. Więc nie jest takie proste do policzenia. Jeżeli chcecie, to taki odcinek mogę kiedyś nagrać na ten temat. Teraz chciałbym wam po prostu pokazać, jak ładnie i, wydaje mi się, bezpiecznie, na pewno bezpiecznie, wyprowadzić elektrody pod właśnie jakąś zgrzewarkę, czy pod coś, co potrzebujecie z naszych baterii pryzmatycznych, w których są po prostu takie blaszki, zakończone są po prostu takimi blaszkami. Kolejna kwestia jest taka, że bawiąc się tym pakietem z Tomkiem, troszeczkę się go tak jakby cykaliśmy mocno i tak dalej, bo wiadomo, są to ogniwa, które potrafią zrobić kuku, aczkolwiek one w większości spełniają normy te EUCAR, chyba to się nazywa, EUCAR 3, EUCAR 4 nawet, w którymś teście one przechodzą poprawnie te testy, więc teoretycznie one po na przykład przebiciu gwoździem, teoretycznie powinny spuchnąć, rozgrzać się i tyle powinno z tego być. Teoretycznie, ponieważ no nie robiłem tego, nie wiem, ale myślę, że tak by właśnie to miało miejsce, że nie powinny one wybuchnąć żywym ogniem, tak jak inne baterie to robią. Znaczy inne, no te są chyba bardziej przystosowane, mi się wydaje, do właśnie jakichś samochodów czy do czegoś, więc one muszą te normy spełniać, więc względnie teoretycznie są bezpieczne przy zachowaniu jakiegoś zdrowego rozsądku. Musicie pamiętać, żeby jednak nie robić zwarć przypadkowych nawet, musicie uważać na to. My tutaj naprawdę wszystko żeśmy cały czas uważali i myślę, że pakiet wyszedł nam świetnie. Więc odnośnie samej zgrzewarki, za którą jeszcze raz gorąco dziękuję Klaudiuszowi, bo dostałem od niego tą zgrzewarkę K-Welda. Naprawdę mega ci, mega dziękuję. Także nie dość, że Klaudiusz na swojej stronie baterii 18650 ma mega zarąbiste ceny, to jest po prostu też mega zarąbistym gościem. Propsy dla ciebie, Klaudiusz. Jeszcze raz ci naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. To co, teraz zobaczcie to, co wcześniej nagraliśmy odnośnie samego tego mocowania. Nie jest to żadne odkrycie Ameryki. Po prostu działa, jest dobre, skręcone na śruby. Nie ma opcji tego urwać. No i na sam koniec pamiętajcie otejpować, w sensie zalepić taśmą ten wasz pakiet, żeby te elektrody też jakoś luźno nie latały, wiecie. Żeby to po prostu było zwarte. Tutaj, słuchajcie, mamy pakiecik od EXH, baterii 18650, pakiecik pryzmatyczny pod zgrzewarkę.
Tutaj Klaudiusz napisał, że ja mam iść do plusa. Nie wiem, o co mu chodziło. Zobaczcie. Ale chodzi o to, że mamy tutaj, zobaczcie, elektrody, które wyglądają w ten sposób. I jak ogólnie bezpiecznie albo jakoś sensownie dostać się do tych elektrod, żeby wyprowadzić sobie konektory. Na początek przygotowaliśmy sobie szynę miedzianą. Jest to szyna miedziana o wymiarach 10x3. I ucięte mamy ją na kawałki 8 cm. Mamy 4 kawałki 8-centymetrowe. Odstępy akurat no pod tamten pakiet wychodzą nam 46 i obok na skraju mamy wyprowadzone na konektor. I teraz rozwiercamy tak wszystkie cztery i zaraz będziemy to skręcali. Zobaczcie sobie, że warto też ładnie sobie sfazować to. Dlatego na jednej wiertarce mamy wiertło piątkę, na drugiej mamy takie coś do fazowania. Nie wiem, jak się nazywa w zasadzie. Tak, do fazowania. I tak oto sobie robimy nasze otworki. Przygotowujemy tak 4 sztuki. Teraz będę podkładał jedno pod drugie, żeby to równo się pokrywało i zaraz zobaczycie, co dalej. To. Zobaczcie, tak to będzie wyglądało mniej więcej. To. Konektorek. Śruby samokontrujące, nakrętki, przepraszam. Dlatego, że się boję tego. I tutaj sobie wejdzie elektroda. Tak, tam wejdzie elektroda. I takie dwa pakieciki składamy. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej takie rozsądne pod względem bezpieczeństwa, solidności, stabilności rozwiązania. Teraz, moi drodzy, całe nasze ogniwo zalepiamy, żeby nigdzie podczas montażu czy później nie zrobić sobie zwarcia. Tego teraz tutaj tym nożem nie widzicie. Nic nie widzieliście. O. I to jest, moi drodzy, taka taśma, naprawdę srogi gafer to jest. Duża adhezja jest. W niej drzemie. To jest coś podobnego do silver tape'a, tylko że jest materiałowe. To przypomina bardzo izolację samochodową, taką. I teraz będziemy mocowali. Tego wam nie nagramy. To same mocowanie na to, co po prostu wkładamy te blaszki między te dwie drugie blaszki. Chodzi tylko o to, że no, dwie osoby tutaj lepiej robić. Możemy pokazać tylko, jak mniej więcej to będzie wyglądać. No, o co chodzi? Idea jest taka, że to wejdzie w środek. O, i widzicie, o co chodzi. I tutaj będziemy mieli wyjście pod nasz konektor. To samo zrobimy z drugiej strony. To ściskamy oczywiście mocno. My to teraz robimy i zaraz wam pokażemy, jak to będzie działało. I zobaczcie, moi drodzy, tak to wygląda. Konektor jest wewnątrz, nie ma prawa się to ruszyć, a mimo tego będziemy jeszcze dawali tutaj taką taśmę, właśnie tą, co mówiłem, bardzo mocną, wytrzymałą. Tu jest już poizolowany ten przewód, to jest teoretyczny nasz dodatni. I później go, moi drodzy, jeszcze wszystko taśmą weźmiemy, żeby te elektrody się nie ruszały, żeby były stabilne, a docelowo jeszcze na to pójdzie później jakieś opakowanie. W sensie wydrukuję jakąś obudowę na to. Na ten moment wygląda to tak, nie ma prawa to się ruszyć. Jest naprawdę solidnie zrobione, powierzchnia styku jest duża. To jest, żeby ktoś nie powiedział, że to jest amalinowe, bo to się akurat pomaluje, bo to jest miedziane. No i co, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że wyszedł krótki. Nie będę go przedłużał. Jeżeli wam się podobało, zostawcie tą łapkę w górę, bo jak wam nie mówię o tym filmiku, to widziałem, że zapominacie. Wbijcie, zobaczcie inne filmiki. W piątek o godzinie 20:30 jak zwykle są live'y, na które was gorąco zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i hejka.